również w Warszawie charytatywny maraton taneczny, czyli 5 zespołów będzie zagrzewało Was do tańca w bardzo szczytnym celu. Właśnie w celu takim, żeby pomóc realizować marzenia, właśnie dzięki organizacji Mam Marzenie. Ona zajmuje się tym, żeby ci najmłodsi, którzy niestety zapadli na nieuleczalne choroby, mogli zrealizować swoje marzenia i Wy też możecie swoim tańcem im w tym pomóc. A w Opolu z kolei bardzo ciekawe wydarzenie, czyli opera gospodarcza dla ładnych pań i zamożnych panów. Ja jestem bardzo ciekawa... Panów, o, czyli tu przyszedłem sobie do Czekaj, ciebie. A tutaj zgubiłam Opole. Coś mówiłam o zamożnych panach, czyli ja dobrze trafiłam. Majeczko, powiedz mi, czy jest taka impreza dla mnie, żebym mógł wygodnie w fotelu sobie usiąść i na takiej imprezie uczestniczyć imprezie? Ale po co ci taka impreza? Ile ty masz lat? No? Ja leniwy może jesteś zamożnym z panem, ale powiem ci, jak udasz się na tą operę, ona jest niesamowita, jest naprawdę nasycona taką pikanterią i czarnym humorem, a do tego będzie można zobaczyć tam animowany drób. Drób? Animowany drób. Na tej operze? Może ja usłyszałam trup. Animowany trup będzie... Nie, będzie animowany drób, ale jeżeli lubisz tak usiąść i troszeczkę wczuć w klimat, to w Katowicach zagra Czesław Śpiewa, czyli Czesław Mozil, który sam swoją muzykę określa jako połączenie tanga, pop kabaretu, panka i rocka. No dosyć interesujące połączenie, ale został on nazwany muzycznym odkryciem roku, więc no, myślę, że warto się tam wybrać. Czesław bardzo ładnie śpiewa, Czesław. Bardzo ładnie śpiewa, ale w Gdańsku coś dla ciebie. Ty mi wyglądasz na jakieś takie bananowe dziecko. Bananowe dziecko? Ja to przez ten fotel chyba niepotrzebnie zagadnąłem cię z tym fotelem. Dobrze. Czyli coś dla... Coś dla bananowej młodzieży i nie tylko. Czyli Bananowa Republika, wystawa bardzo interesująca. Zobacz sobie tutaj, zaraz będziesz miał okazję się przekonać, czy się utożsamiasz z tym. To ty sobie zobacz, jaki banan się pojawi na mojej buzi.